witamy serdecznie. Tu Bartek. I Tamara. Dobrze, pamiętasz jeszcze, jak się nazywasz? Mm-hmm. Czyli nie był to tak intensywny tydzień, jak myślałem. Tak, że myślę, że jak człowiek tak bardzo intensywnie żyje, to w końcu zapomina, kim jest. Słuchaj, a zdarzyło ci się kiedyś? Nie. Ale czasami zdarzyło mi się, że się budziłam, na przykład nie wiedziałam, w jakim jestem miejscu, o jakiej porze, gdzie jestem i w ogóle przez, nie wiem, pierwsze 3-4 minuty po obudzeniu naprawdę trwało o to, żeby się zorientować, gdzie, co mnie otacza. Ale to się nie wiązało z tym, że wcześniej była hulaszcza noc, że tak powiem. Czasami tak. Tak. Ale już nie pamiętam, kiedy to było. Trochę nawiązujemy do poprzedniego naszego spotkania w ten sposób. Ale dzisiaj, tak sobie pomyślałem, bo fajnie się nam zaczęło wtedy rozmawiać o tym, ale nie skończyliśmy tematu, bo dzieci to jest ciekawy temat. Nie wszyscy go oczywiście znacie. I oczywiście nie każdy musi chcieć to poznać, nie? Ale zjawisko jest o tyle ciekawe, że można nawet o nim rozmawiać, jak się nie wie, o czym się rozmawia, o czym rozmawiają Tamara i Bartek. I mam nadzieję, że nawet jeżeli nie masz dziecka, to chętnie posłuchasz. Nie będziemy gadać o pieluchach. No właśnie, chciałam pytać, czy chcesz... Nie. To jest mój pomysł i chciałem pogadać o czymś innym, bo jednocześnie nawiązać do tego, co wydarzyło się w poprzedniej rozmowie, czyli o tym, o rozmawianiu o teraźniejszości, o tym postrzeganiu, wiesz? Mhm. I tutaj opowiem ci taką historię, której nie znasz na tą chwilę. Co, za nisko mówię? Nie, bardzo ładnie. Wiesz, tracę rezon, jak tak... Zaczynam się wsłuchać w tym twojego głosu, zamiast, wiesz, słuchać, co mówisz do mnie. Ile punktów mam na skali łóżkowej dzisiaj? Och, kochanie. Dobra, okej. Okay. Wróćmy do tematu, bo nie chcę się teraz rozkręcać w zupełnie innym temacie. To nie jest podcast erotyczny, aczkolwiek będziemy próbowali w tą stronę grawitować. Mój Boże. nie wzywaj, spokojnie. Jeszcze nie jest tak źle. Dobra, bo wybijesz mnie z tematów mistrzowsko. Chodziło mi o to. Przypomniała mi się taka historia, kilku moim przyjaciołom ją opowiadałem. Tobie też, ale udawajmy, że nie. Kiedy nie mogę, jakiej historii mówisz, bo... O moim synku i twoim synku, który kiedyś patrzył przez okno, przez szczebelki swojego łóżka. Padał deszcz. Mieszkaliśmy w bloku. No. Padał deszcz, no i ja tak patrzyłem, na co on się gapił. Właściwie z tej perspektywy, z której on patrzył, nie było widać nic, tylko szare niebo. Tak, niebo jeszcze czarowa. Drugi blok obok, bo jeszcze mieszkaliśmy wtedy. Tak, bloku, ale ta była ściana tak pod kątem prostym, więc nic tam nie było widać, tylko właściwie ramy okien, nawet nie same okna, tylko tak po prostu z boku zupełnie. Więc co on tam takiego widział? Zacząłem wyglądać przez to okno i widzę tą szarówę, nawet ptaków nie było na niebie. No i co sobie myślałeś wtedy? No właśnie. I tak patrzę przez to okno i przez chwilę zacząłem tak typowo właśnie, jak każdy z nas, myśleć sobie tak, czyli pada deszcz, okej, czyli trzeba będzie wyjść. Okej, skoro wychodzimy, to tak, kalosze dla małego, zaraz to Krzysiek będzie miał kalosze, on ma kalosze, dobrze. Na wózek trzeba będzie założyć tą folię taką, żeby nie zmoknąć. Zimę, jak się ubrać, warstwowo, czy może po prostu półchówkę założę, za półchówkę jest za ciepło. I cała ta analiza tak zasuwa. I nagle tak się złapałem, dobra, zaraz, moment, okej. A na co on tak patrzy? No. I po chwili zauważyłem. Trzeba było trochę przybliżyć głowę do szyby, żeby zauważyć, że na szybie są kropelki. I on patrzył na te kropelki, a w każdej z tych kropelek odbijał się cały widok. Cały, wszystko. Taki mikrowidoczek, gdzie było widać i trawnik, i ten blok, i tak dalej. I jak się jest tak malutkim dzieckiem i się patrzy na tą kropelkę, to naprawdę wszystko widać. No tak, bo zupełnie nie widział to pierwszy raz. I on uświadomił, że ten moment i on uświadomili mi, że nie jest tak, że nasze postrzeganie rzeczywistości w danym momencie jest jedynym możliwym. Ja wiem, że to może jest banał, ale dzieci to banał odkrywają dla nas na nowo zupełnie, nie? Tak, no to słynne to powiedzenie, wiesz, spojrzeć na świat oczami dziecka. To się zawiera w tym, ale prawda? Ale świat dziecka, no to tak brzmi banalnie, nie? To jest oczami coś... dziecka. Tak. No ale... nie, oczywiście, że brzmi banalnie, ale jednak... Po pierwsze, nie spojrzysz jego oczami. Po drugie, spojrzysz swoimi, przede wszystkim swoimi oczami. Ale... No tak, ale właśnie masz już te konotacje. Zaradzisz się jego punktem widzenia. Znaczy, wydaje mi się, że sukcesem już jest to, że w ogóle jesteś w stanie to dostrzec, że na co to dziecko patrzy, że się w ogóle nad tym pochyliłeś i się zastanowiłeś, że to już jest sukces duży. Bo to jednak trochę resetuje nas
w takiej sytuacji. No tak, bo to jest troszeczkę tak, jakby w mózgu już były utarte te ścieżki skojarzeń, nie? Takie autostrady, którymi zasuwają nasze myśli. I my odruchowo zawsze myślimy w ten sam sposób. Mamy bardzo już utarte formy, utarte drogi skojarzeń. No zadaniowo też myślimy. Oczywiście, ale to jest cały czas ta utarta. Idziemy na skróty po prostu. Pomijamy cały ten proces poznawania świata, bo już go poznaliśmy. Ale świat polega na tym, że dzieciaki uczą czegoś innego. Że świat się nieustannie zmienia i trzeba na niego patrzeć znowu od nowa. Po prostu. No tak, i to jest odkrycie. To też ty kiedyś powiedziałeś, że człowiek, który uważa, że już wie, na czym polega świat, na czym polega rzeczywistość, właśnie stracił z nią kontakt. Tak, to się w ogóle bierze z książki Franka Herberta z Dune. A no bo tak. Państwo, ty, nie państwo, ty nie wiesz. Ty nie wiesz, że ja jestem fanem fantastyki i bardzo dużo z niej czerpię. I umiem ją tak selekcjonować. No i zaraziłeś mnie tą fantastyką. Pozytywnie cię zaraziłem. To prawda. I w książce właśnie Duna, nie pamiętam już której części, każdy prawdziwy rozdział rozpoczyna się od jakiegoś cytatu. I ten cytat właśnie z jakiejś księgi mądrej, też pewnie wymyślonej na potrzebę tej książki, tej mitologii Duny, był mniej więcej taki, że człowiek, który myśli, że wie, jak wygląda rzeczywistość, już dawno utracił z nią kontakt. No widzisz, czyli to jest cytat. Ale to wydaje mi się, że to nie tylko dotyczy się rzeczywistości, tylko wszelkich pojęć. Ale rzeczywistość jest pełna wszelkich pojęć. No tak, w sumie tak. Tak chodziło mi teraz na przykład o miłość, o jakieś takie definicje, że ludzie... Miłość to jest to i to, a już jak ktoś ci mówi, czym jest miłość, to już jakby możesz sobie darować. Tak, uważam, jeżeli ktoś ci mówi, czym jest miłość, to znaczy, że mądrzy się, no bo co, no bo każdy musi to odkryć sam, dla siebie. Nie da rady, moim zdaniem, powiedzieć komuś, słuchaj, miłość polega na tym i na tym, no bo ja to tak przeżyłem. No tak. No nie, bo miłość ludzi jest tyle jak Ameryka, którą musisz sam odkryć i jest to czasami równie trudne jak odkrycie Ameryki. Chyba, że ktoś cię wiezie na pokładzie statku, ale i tam też trzeba te liny wybrać, ten pokład wyszorować, zanim się do tej miłości dotrze. Cyklu mądrości Kasprzykowskiego. Wróćmy do tego, do tych dzieci, no bo jakby to o tym mieliśmy rozmawiać. Czy my na przykład czasami nie chcemy wtłaczać dzieci jakby też w nasze postrzeganie rzeczywistości. Dziecko musi tam, znaczy wiadomo, że jakoś tam wychowujemy te dzieci, no tak naprawdę nikt nas tego nie uczy, jak to zrobić. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że to są też odkrycia cały czas, nie? To nie jest, nie ma chyba gotowych receptów. Oczywiście wiadomo, że są poradniki, są ludzie, którzy się znają i czasami trzeba rzeczywiście się odwołać do jakiejś superniani i tak dalej. Ale w tym całym codziennym procesie, w którym się nie da wszystkiego odwoływać do jakichś ekspertów i się uczyć po prostu, musimy to robić sami. I na pewno w jakimś sensie, powiedziałaś, wtłaczamy, tak? W jakimś wzorce. Na pewno w jakimś sensie kształtujemy poprzez dawanie przykładu. Nawet bardziej niż mówienie. No na pewno. One są mądrzejsze niż nam się wydaje. Słowa będą traktowały jak słowa i wszystko będą konfrontować z tym, co robimy. Czyli jeżeli mówisz dziecku, zrób porządek w pokoju, a sama masz burdel, to on tego początku nie zrobi. Co? Bałagan chyba chciałeś powiedzieć. Burdel. Burdel. To jest w ogóle fajne słowo, burdel. Dlaczego? No bo używamy go jako bałaganu, a znaczy coś zupełnie innego. No to takie śmieszne, no. Jakbyśmy podświadomie dążyli w kierunku rzeczy zupełnie innych niż te, o których mówimy. Mów za siebie, dobra? Ja mówię za cały naród. Moje imię 44. Mm-hmm. Nie, czyli jednak ciągnie się do tego głosu podbitego baranem. Wiesz co, no bo to jest takiego, że się lubi trochę pobrandzlować swoją barwą. Tak? No oczywiście. Aktorki też? Też. Niektóre. Też. Na przedechu mówiące, wiesz. Bardzo piersiowym głosem. No, zabrzmiałaś jak znana mi aktorka. Cicho. Dobra. Cichopek to nie jest aktorka. Nie, powiedziałam cicho. No dobrze, okay. Czekaj, bo wybiłaś mi tym gadaniem o głosie i o aktorach. No, dajemy przykład no. dzieciakom i to jest jakby... A z drugiej strony też jest tak, że w tym dawaniu przykładu i ten musimy... O właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć. Że moim zdaniem błędem w podejściu do dzieciaka jest to, że nie traktujemy go jako... że traktujemy go jako coś specjalnej troski.
No trochę tak. No to jest w jakimś sensie, oczywiście nie możemy traktować dziecka zupełnie jak partnera, ale powinniśmy podchodzić trochę jak do partnera. No tak. Bo to, co mówiliśmy wcześniej o tym postrzeganiu świata, to jest tak cenna rzecz, którą dostajemy od dzieciaka, że nie możemy tego traktować niepoważnie. Mhm. I to jest bardzo cenna rzecz. Cenniejsza niż cokolwiek materialnego. Nie wiem, trudno mi teraz porównać, ale chodzi mi o to, że to jest skarb. I te skarby daje nam nasz partner w życiu, nasze dziecko. Mhm. Odnawia nasz sposób myślenia, ale też ta uważność na to, jak dziecko postrzega świat, powoduje, że inaczej, ta uważność jest po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Tak, ale nie myślisz na przykład, że... Szacunek i uważność. Szacunek. Szacunek, właśnie. Tak. Szacunek, ale też nie uważasz, że i ty, słuchaczu, jak myślisz, że często też jednak jesteśmy wtłoczeni w jakiś stereotyp, że dziecko musi też nas jakoś bardzo szanować, musi się w odpowiedni sposób do nas zwracać, okazywać nam atencję, zachowywać się, być grzecznym. Przysłowiowo, no wiadomo, to się trochę od tego odchodzi, ale jednak wiele osób w ten sposób myślimy. Myślę, że my czasami też temu ulegamy. No nie że... jesteśmy wolni od tego, jak nas wychowywano i jak wychowywano naszych dziadków. Ciągle gdzieś tam to pokutuje, myślę. No, wydaje mi się, że lepiej by było od tego odchodzić, bo jednak to, co powiedziałeś, to, że ta spontaniczność dziecka jest czymś bezcennym i można to też łatwo w dziecku zgłuszyć. Ale widzisz, to jest też szansa na odgłuszenie tego w nas. Rodzaj właśnie odświeżenia umysłu, odświeżenia strony. No tak, ale też musimy myśleć o tej sferze na przykład emocji, no bo można powiedzieć, że spontaniczność to jest też podążanie za swoimi emocjami, tak? Że jeżeli odczuwasz irytację wobec dziecka, to spontaniczną reakcją byłoby okazanie mu tej irytacji, a nie możesz tego robić. Nie powinieneś tego robić, bo jesteś człowiekiem dorosłym, który może powiedzieć, przepraszam cię, synku, jestem zirytowany, ale musisz powiedzieć to spokojnie. Tak, tak. Powinieneś powiedzieć to spokojnie, tak, nie? Ja powiedziałem właśnie, że myślenie o kimś jako partnerze, traktowanie go jako partnera, to są dwie różne rzeczy. Czyli nie mówię o tym, że dziecko traktujesz jak ukształtowaną jednostkę, przed którą nawet taki właśnie pokaz emocji jest okej, bo dziecko nie umie sobie z nimi poradzić. Musimy o tym pamiętać. Natomiast ja mówię o tym podchodzeniu jak do partnera, jeżeli chodzi o to, co ono proponuje, z czym ono do ciebie wychodzi, z zabawami, które ci proponuje, z kojarzeniami, które ma, z pytaniami, które ci zadaje. No tak. To jest fajne. No. Jest to taka skrzynia ze skarbami po prostu i nie zapominając oczywiście o tym, że rodzicielstwo nie jest też jakąś totalną sielaną, no to czasami to jest spacer po prostu po rozgrzanym ostrzu na boso. No tak, ale z drugiej strony nic ci nie daje tych emocji. Żadna dziedzina życia. Nie wiem, to później zostałaś tatą niż ja mamą. Ale ja dokładnie pamiętam, jak zostałam mamą po raz pierwszy, to miałam wrażenie, że jakby weszłam w ogóle w jakiś, znowu to będzie pewnie banał, ale że otworzyłam drzwi do nowego świata. Że wszystko, co mi się wydawało, wszystko, co myślałam o tym, było błędne. To znaczy, no, otworzyłam się to tak, jak powiedziałeś, Ameryka. Tak, nagle... wyobrażałeś sobie tą Amerykę, że ona wygląda tak i tak. Tak, i tak. A tu się, kompletnie co innego. I... Właśnie jestem ciekawa, jak słuchacz, który nie ma dziecka, teraz odbiera tą naszą rozmowę. Czy się identyfikuje z tym jakoś? Ja myślę, czy nie. Jest ciekawy? Bo pamiętam też, jak już ja miałam dziecko i próbowałam z moimi koleżankami, które dzieci nie miały, o tym rozmawiać. Widziałam takie, no ale dobra, ale co robisz, co grasz, gdzie jest tam, tak. Wiesz, ten... I dopiero... Znowu gadali o dzieciach. Dopiero w momencie, kiedy sama została tą mamą, mówi, Boże, teraz dopiero cię rozumiem. Dopiero rozumiem, dlaczego to, dlaczego tamto i owamto, nie? Dużo się zmienia. Na przykład jest taki problem na przykład z oglądaniem filmów, w których dziecku coś się dzieje, nie? Mhm. Ja taki film Okup z Melem Gibsonem. Melem Gibsonem zupełnie inaczej oglądałem kiedyś, a zupełnie inaczej teraz. Wiesz, no... Czy co, zmienia się wrażliwość? Wszystko się zmienia. No... Wszystko się zmienia, ale z drugiej strony też
nie wiem, jak to powiedzieć, bo to może kontrowersyjnie zabrzmi, ale to jest troszeczkę też wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy poprzednio, czyli z tym zachowywaniem też siebie. No tak. I też dawaniem sobie pewnych przyjemności i tak dalej. Łatwo jest przy dziecku zapomnieć, że my też potrzebujemy tego, co mu dajemy. Ale to jest też w ogóle kardynalny błąd. Zabawy. Dokładnie, kardynalny błąd tego, że bardzo łatwo jest wtedy wychować takiego małego po prostu potworka, który uważa, że wszystko mu się należy, bo ty bez przerwy z czegoś rezygnujesz dla niego. No właśnie. On jest cały czas w centrum, czy ona, ono, no, nazwijmy to dziecko, jest w centrum zainteresowania. Mama, chociaż lubi, nie wiem, coś tam, to odda ostatnie ciasteczko synkowi, czy córeczce, no bo przecież ono to lubi. Ja wiem, bo ja też jakby często temu ulegam, ale potem sobie mi się kurczę, nie, niech on też się nauczy, że ja też, mi się też należą przyjemności. Ja też mogę zjeść to ostatnie ciastko. Mama z tatą raz na rok wyjadą razem i zostawią cię z babcią, bo muszą pobyć sami. Na przykład. Nie, no oczywiście. To jest mniejsze, nie? W ogóle coś takiego zrobić. Raz, że ciężkie dla rodziców zostawić dziecko na dłużej niż 10 dni, a drugie... No bo to są potwory, one cię wiążą, one wydzielają te wszystkie jakieś... Straszne są dzieci ohydne. Och Boże, to... Śmierdzą miłością. Śmierdzą miłością, ale tak jest, że one cię uzależniają po prostu. Feromony wydzielają i ty jesteś już ogłupiały, odmurzony. I niestety, nie wiem, tak jest. Ale mimo wszystko trzeba walczyć z tym. Ale wiesz, ty mówisz to z punktu widzenia człowieka uzależnionego już. Ci, którzy jeszcze się nie uzależnili, jak ty, słuchaczko, bądź słuchaczu, który nie masz dziecka, to słuchaj, no słuchasz narkomanów. No. Fakt, że ten narkotyk jest chyba najbardziej naturalny z możliwych, nie? Słuchaj, bo jeszcze, wiesz... Posądzą nas, że straszamy od rodziców. Dokładnie. Ktoś mówi, nie, ja nie chcę być uzależniony, nie chcę być, nie być panem swojego losu. Ale właśnie chodzi o to, żeby w tym, w tych wszystkich niesprzyjających okolicznościach, czyli w tych feromonach, uzależnieniach, w miłościach i no, pamiętać o sobie, zachowywać siebie dla, no, dla nich. Dla siebie i dla nich. Powiedziała narkomanka dziecięca. No, ale wiesz, ja cały czas, mój drogi, na tym pracuję. No, no niestety, no to wiesz. Słuchaj, wiesz co, nie cwaniakuj. To jest trudne, ale myślę o tym często i przynajmniej wykonuję jakieś próby. Nie, no myślę, że to by się to nawet nieźle udaje. No ale oczywiście, no mówimy też z punktu widzenia ludzi, którzy mają logistykę, jeżeli chodzi o dzieci, ogarniętą bardzo mocno. Też mamy specyficzny zawód, nie? Tak, to jest... ale to też jest ważne właśnie. W całej tej naszej miodowej opowieści o dzieciach ważne jest też to, że pojawia się łyżka dziegciu, kiedy nie możemy, albo nie umiemy, albo nie myślimy o tym, żeby się wokół tych dzieci dobrze zorganizować. Zorganizować się na swój temat, żeby właśnie przez logistykę zapewnić sobie ten moment wolności. On jest cholernie potrzebny, bo bardzo łatwo się o nim zapomina i bardzo łatwo się wpada w ten słoik miodu, no z dzieckiem. No tak, no ale... w ogóle słoik miodu, no, no wiadomo, że to też nie jest tylko miód, no. No, ale też często właśnie, nie wiem, ale w relacji z dziećmi to kobiety są w tym celują, dziewczyny, że perfekcjonizm wchodzi już po prostu na jakiś taki pułap bycie idealną matką, czyli właśnie to pieczenie tych ciasteczek, wszystko, wiesz, wyprasowane na kancik u dziecka zawsze, wszystko po prostu, i potem chodzi taki zombie, ta matka, i to dziecko tak na nią patrzy. I to ma być szczęście, to ja nie chcę być szczęśliwa, tak jak mama. Ważniejsze od wszystkiego tak naprawdę, od babeczek, od zajęć, od różnych metod wychowawczych ściąganych z YouTube'a i tak dalej. Ważniejsze, najważniejszą rzeczą dla dziecka, która jest najlepszym motorem do wychowania, do ukształtowania człowieka, jest... No. No przecież wiesz. No, tak miłość. Myślałam, ale to jak Paulo Coelho zabrzmiałeś teraz. Miłość, ja wiem, ja nie cierpię Paulo Coelho, ale niestety to słuchanie nie jest nie mów tak, się, bo odstraczysz się, widzów, tych słuchaczy. Nie, no może spojrzę na to z innego punktu widzenia, no to jest mój punkt widzenia, ale czasami jest, skumanie jest sprytny, bo tak zagłębił się w formułowanie prostych myśli, których często nie formułujemy. To jest potrzebne. I czasami rzeczywiście
jak się powie coś mądrego, się brzmi jak Paulo Coelho, więc może się z nim przeprosić, nie wiem. No to nie wstyd, mimo wszystko. Bo przyznać się, że czasami jesteśmy banalni. Nie zawsze musimy być, nie wiadomo jak. Weź nie wstyd. Weź nie, no właśnie. Weź no. Już. Tak. Bo banał czasami potrafi być bardzo mądry. Nie będziemy chyba dłużej męczyć tematu dzieci. Kładziemy dzieci spać. Jeżeli ty teraz kończysz kieliszek wina z nami, to może nie kładź się jeszcze. My mówimy ci dobranoc, bądź miłego dnia, jeżeli teraz jedziesz samochodem, i namawiamy cię, rozejrzyj się dookoła, spójrz za okno. Nawet jeżeli jest szaro, to też jest fajnie. No i sobie też to mówimy. Tak.